Przebieg tego ciągnika około 26 tysięcy godzin. Trafił ciągnik na naprawę zawieszenia przedniej osi. Zwłoki, resztki tego łożyska, co zostało. Witam serdecznie z warsztatu firmy Korbanek w Tarnowie pod Górnem. Mamy tu na warsztacie ciągnik Fendt. Akurat to jest model 815. Czyli seria 800, bardzo popularny ciągnik i tym można by zaryzykować, że to jest chyba jedna z największej tych ilości ciągników marki Fendt użytkowana obecnie w Polsce. My dosyć dużo tych ciągników nowych sprzedaliśmy, ale też ciągniki były importowane w dużych ilościach, ponieważ no to ciągnik taki uniwersalny, czyli można go używać jako ciągnik podstawowy w gospodarstwie średnim, a nawet takim większym, ale też jako ciągnik pomocniczy w gospodarstwie wielkoobszarowym. Bardzo wdzięczny ciągnik. Ten ciągnik to jest akurat z roku 2008 i można by wierzyć lub nie wierzyć, przebieg tego ciągnika około 26 tysięcy godzin. Tutaj wejdziemy, spróbujemy to tam włączyć. A jest właśnie włączone. Już włączyłem wcześniej. Myślałem, że mi tutaj robili chochlicha, ale nie. Brakuje później palcy troszeczkę, po prostu jeszcze do tego trzymać kamerę. To byłby ten odczyt utrudniony. Tutaj pokazuje co prawda 5559 na liczniku głównym. Natomiast jeżeli popatrzymy tutaj na monitor z boku, to 21600. No, czyli dość imponujący przebieg, jeżeli chodzi o ciągnik, który no nie jest aż taki stary, bo to 13 lat. Średnia nie wychodzi, 2000 rocznie, czyli można powiedzieć ciągnik no, nie odpoczywa, a dosyć intensywnie jest użytkowany. To jest ciągnik z importu, kilka lat już jest użytkowany w Polsce przez no, dosyć duże gospodarstwo, do różnych prac, troszeczkę tak widać już podniszczony, jeżeli chodzi o wnętrze. No ale tragedii nie ma jak na ten przebieg ciągnika, bo jeżeli chodzi o rok, to sobie 13 lat, można powiedzieć, że to nie jest jakiś tam ciągnik stary. Trafił ciągnik na naprawę zawieszenia przedniej osi. No i tu mamy już oś zdemontowaną, którą musimy niestety oddać obudowę do regeneracji. Spróbuję tutaj to odsunąć, pokażę, może mi się tutaj uda. O, będzie widać. Generalnie byłoby to źle i w większości przypadków nie trzeba tej obudowy regenerować, natomiast tutaj w tym miejscu jest dosyć dużo ubytek. Niestety to trzeba tutaj wyrównać, żeby ta powierzchnia była równa, ponieważ tu przychodzi pierścień oporowy. No i teraz jeżeli by to zostawić tak jak w tej chwili, że tu mamy dosyć duży ubytek wybrany, tutaj nie, to ten pierścień dosyć szybko by się zużył, no i ciągnik by dosyć szybko ponownie wrócił do warsztatu na usunięcie luzów na przedniej osi. Tu mamy właśnie te zżyte elementy. Ja myślę, że ta oś już była robiona, bo aż mi się nie chce wierzyć, żeby to wytrzymało ponad 20 tysięcy godzin pracy, no bo to tak z reguły tyle aż te tuleje nie wytrzymują. Być może wcześniej po prostu ktoś zamontował tuleje, jakiś czas było dobrze, a w tej chwili jest tutaj luz. Jedna rzecz, o której też tu trzeba zawsze zwrócić uwagę, a niektórzy tam potem omijają, to mamy łożyska zwrotnic i tutaj wyczuwalne wybicie na bieżni zewnętrznej łożyska. No i te łożyska też przy okazji trzeba mieć regenerację tej osi. No to tak jak mówiłem, to musimy zregenerować w zakładzie zewnętrznym, bo to wytaczarkę już trzeba mieć. My akurat takich maszyn nie mamy, a to z prostej względu, że to nie ma aż tyle tych prac, żeby taką maszynę tu utrzymywać. Lepiej to po prostu zlecić w firmie zewnętrznej, jest po prostu relatywnie taniej niż mieć tutaj maszynę i, że tak powiem, uruchomić ją raz, nie wiem, na 2 czy na 3 tygodnie, bo to bez sensu. Tak jakby mieć, nie wiem, regenerować pompy wtryskowe, turbosprężarki i tak dalej. Można to robić, ale to wtedy trzeba mieć większą skalę. Jeżeli robi się to w niedużych ilościach, to wtedy niestety
koszty takiej regeneracji byłyby znacznie wyższe. Chciałem pokazać jeszcze te łożyska, które tutaj były na zwrotnicach. O, tutaj są odłożone, jak widać, smar, czy tam resztki smaru. Łożysko dosyć mocno brązowe, zardzewiałe. Tutaj to samo. Tragedii nie ma, bo były w gorszym stanie, ale niestety te łożyska trzeba będzie wymienić. Tu mamy słożeń zawieszenia słownika przedniej osi. Niestety ten słożeń też, słożeń są też do wymiany, ponieważ są już tutaj wybite i to trzeba będzie powymieniać cały zestaw. No bo tak, po pierwsze, no, jak jedzie się z takim ciągnikiem, ciągnik do końca pracował, oczywiście on nie stał, przyjechał o własnych siłach, ale no to wtedy zużycie opon, jakby tam bezpieczeństwo też pracy, ale no i problem z amortyzacją osi, później może się pojawiać, także tych problemów jest dużo. No tak jak w samochodzie, jeżeli jest wytłuczone zawieszenie, to wtedy wiadomo, i problem z geometrią, z prowadzeniem samochodu, tak samo też w ciągniku. Tutaj mamy siłowniki zawieszenia przedniej osi, też te tutaj łożyska trzeba wymienić, bo tak tutaj może nie widać, ale na tym tutaj będzie ładnie widać, w jakim to jest stanie. W tej chwili to jest w zasadzie zwłoki, resztki tego łożyska, co zostało. No ale to idzie wymienić samo łożysko, nie ma problemu, że to się powymienia. Dodatkowo, co klient nie zgłaszał, a tutaj stwierdziliśmy, no to mamy dosyć duży wyciek oleju silnikowego z okolic chłodniczki oleju. To jest wymiennik, różnie to nazywają wymiennik, chłodniczka. To jest ten element i tu jest cała ta przystawka, gdzie jest zamontowany filtr oleju i filtr paliwa ciągnika. No i to trzeba tutaj całe wszystko zdemontować, bo jak widać, tam się dosyć mocno leje, no a szkoda, żeby to gdzieś tutaj kapało, więc trzeba też to zrobić. Ciągnik, mówię, 20 ponad tysięcy, to całkiem jeszcze wygląda, natomiast no pewne rzeczy te pewne by tu już trzeba porobić. Klientowi się trochę spieszy, szczerze mówiąc, bo mimo że mamy już grudzień, to mówię, że jeszcze jakieś prace ma na ten ciągnik, to mamy następny stworzeń. O, tutaj na tym widać bardzo ładnie, jak to jest wypracowane. Niestety to trzeba będzie wymienić. To zakład tutaj stworzeń montujący siłowniki do wspornika przedniej osi. A ten jest mocujący wspornik przedniej osi tutaj do ramy głównej silnika, bo silnik jest w konstrukcji ramowej. Następne tutaj z drugiej strony. Te wyglądają troszeczkę lepiej łożyska, natomiast no też jak już wymienimy, to wymienimy komplet, oczywiście też od razu z uszczelniaczami, żeby tutaj wszystko znowu kilka lat posłużyło, no bo klient chyba nie planuje wymieniać tego ciągnika na nowy. Myślę, że jeszcze chce przez jakiś czas tym ciągnikiem po prostu popracować, chociaż patrząc na tutaj ciemny kolor, gdzieś tutaj przedmóg jest chyba z tłumika, to też trzeba będzie to zweryfikować, tak jakby tutaj się dymiło z tłumika. Być może tutaj na tym połączeniu gdzieś tutaj zapocenie od oleju, to by mogło sugerować, że jeżeli chodzi o kompresję w tym silniku, to może być już troszeczkę problem. No ale no, o, widzimy gdzieś też przy turbo sprężarce się pojawiał olej. Czyli gdzieś coś tutaj się może już z silniczkiem dziać. Nie wiem, czy był remontowany wcześniej, czy nie, ale no 20 ponad tysięcy godzin. Musimy sprawdzić jeszcze ten przewód, który jest między turbiną a chłodnicą interkulera. Dosyć często tutaj właśnie te przewody pękają, czy przecierają się, bo jeżeli ktoś zapomni, albo nie zbyt dokładnie zadba o zawias i zamek maski, to jest właśnie zamek, prowadzenie. Dosyć często było tak, że maska, spróbujemy ją zamknąć, leci dosyć szybko. Tu już było naprawiane, widać, bo jest pospawane, ale dosyć często właśnie w tych ciągnikach urywa się tutaj ten sporniczek od maski i wtedy ta maska troszeczkę lata brzydko jak świnia w patyku i powoduje, że uszkadza właśnie ten przewód, ale co gorsze, uszkadza nam tutaj u góry wiązki elektryczne, no a to wtedy już jest dosyć duży koszt może być.
albo takie wręcz nieszczęście, że no dojdzie do jakiegoś zwarcia i nie daj Boże bez kontroli samozapłon nastąpi ciągnika, no i mamy ciągnik z głowy, a jak jest ubezpieczony, to pół biedy, bo wtedy problem ma ubezpieczalnia, ale jeżeli jest nieubezpieczony, to niestety problem ma właściciel ciągnika. Jeszcze trzeba sprawdzić też paski, bo tak patrząc na pasek napędu, to takie widać jakieś już, no właściwie to się rozwalił ten pasek. Tutaj chyba nie będzie wyjścia, tylko pasek trzeba wymienić i sprawdzić przy okazji też rolki prowadzące, bo znaczy ten pasek też tak bez powodu się nie rozciął. Myślę, że gdzieś tam jest problem na którejś z tych rolek prowadzącej czy rolce napinacza i wtedy dochodzi właśnie do takich tutaj sytuacji, że się pasek rozwala. No w pół biedy, jak się pasek rozwali, gorzej jak ten pasek powoduje jeszcze uszkodzenia dodatkowe, jakieś inne. Tu mamy pompkę paliwa napędzaną też od paska właśnie tego, że jeżeli pasek szczeli, to na pewno ten ciągnik nie pojedzie. Po pierwsze nie działa elektryka, po drugie nie ma zasilania w paliwo, no i wtedy już jest troszeczkę większy problem. Chyba zdejmiemy jeszcze te osłony, tutaj zobaczymy, bo widać, jest tu trochę brud. Brud to jest rzeczą normalną, że jest piasek w ciągnikach rolniczych. Było to, bo one pracują w takich, a nie innych warunkach. Natomiast no tutaj takiego tego kurzu jakby troszeczkę tłustego się nazbierało i być może gdzieś tu coś się zaczyna pocić. Być może w tej chwili wystarczy coś tam dokręcić i będzie dobrze. A może coś tam się, jakaś rurka przeciera, przetarła, gdzieś jakieś minimalne pocenie. Że to też chyba tu zweryfikujemy, bo tak będziemy czekać za osią, aż zostanie naprawiona i wtedy, żeby wykorzystać ten czas postoju ciągnika na warsztacie, te pewne rzeczy też jeszcze przy okazji porobić. Półosie, tutaj mamy na szczęście, producent tutaj półosi przemyślał tą sprawę. Mamy tu lejki wymienne, więc jeżeli tu jest, a widać, że jest zużyte, czyli zmontaż. Nawet gdyby zastosować nowy zimmering, może się okazać, że ten olej gdzieś tam będzie teraz za chwilę z osi leciał. To wtedy, no i też by mogła być reklamacja, jak w przypadku słynnego ciągnika, że czemu leci olej, a niby nie leciał wcześniej. Tutaj te tulejki trzeba też wymienić, oczywiście nowe pierścienie uszczelniające i wtedy jesteśmy pewni. Przy naprawie tej osi, tutaj obligatoryjnie, wiadomo, że tuleje trzeba założyć nowe, stalowe i mosiężne. Tutaj mamy już przygotowane towary do naprawy. Pewnie takie tuleje można kupić w zamienniku, aczkolwiek no już kiedyś założyliśmy akurat nie do Fenta, do Maseja zamiennik. No niestety długo to nie wytrzymało. Inna rzecz, że też jakość wykonania tego zamiennika pozostawiała wiele do życzenia, czyli nie do końca dokładny wymiar, czyli ktoś to produkuje, a sprzedaje, natomiast no nie zachowuje jakiegoś reżimu, jeżeli chodzi o same nawet wymiary. Tutaj akurat założymy to na oryginalnych. Myślę, że ciągnikowi się przy takim przebiegu po prostu należy. Nowe tuleje, nowe pierścienie oporowe. Tutaj też nowe pierścienie uszczelniające. No bo to jest oczywiście też element do smarowania. Czasami ludzie zapominają smarować. Tutaj akurat smar jeszcze był, nie było tak źle, natomiast pewnie też wiek, tutaj mamy smarownik, wiek nie tyle co przebieg spowodował, no jednak, że tam zużycie jest. Tutaj mamy też tuleje zawieszenia przedniej osi tego wspornika, tak zwany widelec, jak my na to mówimy, przymontowany jest do ramy, a dopiero do niego jest przednia oś zamontowana. To tak może typowo, nietypowo, akurat w serii 800 tak jest, że on jest to wszystko tutaj jakby z jednej strony jest czop osi, z przodu osi jest tylko siłownik układu kierowniczego, na przykład, a w serii 824 w starszych Fendach czopy były z dwóch stron. A tu jest jakby dwa czopy z jednej strony wspornika, całość tu jest potem zamocowana. Tutaj, o, mamy ten element
takiej flanszy, tą flanszy nową, ponieważ ona też tutaj jest zużyta i sprawdzaliśmy, że no, gdyby ją tutaj dobrze zrobić i później ustawić odpowiedni luz, to koszt regeneracji tej flanszy jest bardzo porównywalny, a być może nawet będzie trochę wyższy niż nowa flansz w oryginalnych wymiarach, bez kombinowania, zamocowane i ustawiony odpowiedni luz, bo też ten luz tutaj trzeba ustawić, no nie może się oś kołysać. No, standardem czy nie standardem, wiadomo jak wyglądają tutaj końcówki drążków układu kierowniczego. No tutaj, gdyby te osłony może wcześniej ktoś wymienił na nowe i piasek się nie dostawał do tego przegubu, to może przegubu by nie trzeba wymieniać. Tu mamy tą samą, podobną sytuację, też pęknięta, uszkodzona guma, więc tutaj to w zasadzie drążki muszą iść w komplecie. Zobaczymy czy w oryginale, czy w zamienniku, bo to akurat też idzie tak i tak kupić. No ale jeżeli stosować zamienniki, to jak już to dobrej jakości, no bo takich tanie zamienniki, no to potem niestety bokiem mogą wyjść dla wykonawcy naprawy. Tutaj akurat no to zarówno no, części my organizujemy, naprawę wykonujemy, więc jakby całość, odpowiedzialność spada bezpośrednio na nas. Nie będzie można zwalić na klienta, że dostarczył słabej jakości części i że teraz no, musimy wykonywać jakieś poprawki własnej naprawy, niekoniecznie z naszej winy. Tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę. Oczywiście zapraszam do oglądania filmów na naszym kanale, do subskrypcji kanału. O, tam jeszcze nawiasem mówiąc w tle arbosy, które czekają na montaż ładowaczy czołowych.